I witajcie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Matornen, a ja witam was w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies Garden Warfare. Pierwszy odcinek przyjął się bardzo dobrze, zrzuciliście chyba 40 komentarzy, z tego co pamiętam, oraz prawie 60 łapek w górę, więc postanowiliście, że chcecie panem et circensis, czyli chcecie chleba i igrzysk, czyli więcej Plants vs. Zombies Garden Warfare. Już pytacie mnie o tą serię, mimo iż dopiero jeden odcinek poszedł. I proszę bardzo, postanowiłem, że nagram, postaram się przynajmniej nagrać, może uda się nagrać, a poza tym dziękuję wam bardzo serdecznie za wasze wszystkie rady, które wypisaliście w komentarzach. Jeżeli ktoś tam napisał jakiś komentarz, który postanowił mnie nauczyć czegoś, to oczywiście tam dałem łapkę w górę, wy też radzę łapkować, bo to naprawdę się przydało. Bo dla przykładu dzięki wam dowiedziałem się, znaczy to już mniej więcej wiedziałem, ale dowiedziałem się troszeczkę więcej o sticker shopie. Wchodząc do sticker shopu zauważyłem mniej więcej, że mam kilkanaście paczek do otwarcia. To chyba są jakieś paczki z dodatku edycji specjalnej, więc może kiedyś otworzymy je wszystkie razem na filmie. Na pewno nie teraz, zobaczymy to sobie kiedy indziej. Ale na pewno zauważyłem coś takiego jak Reinforcements Pack i muszę wam powiedzieć, że to się chyba przydaje chyba najbardziej, bo dzięki temu jest 5 consumable itemów, które można użyć w fightach, czyli te takie itemy, które dzięki temu można się chyba regenerować. Poza nagraniem próbowałem otworzyć jedną paczkę i dostałem małego Gatlinga, małego Snoopy, kartę z Revive'em, która mi się przyda w Garden Ops, oraz 3 zombie, 3 bucketów, bucket headów oraz 3 komony. Kupię sobie jeszcze jedną tą paczkę, wiem, że kazaliście mi zbierać na te paczki za 20 tysięcy, ale mogę sobie zobaczyć, co tutaj jest. Bamboo Shot, Doom Shroom, wszystkie rare oczywiście, Flag Zombie jest uncommon, Garden Ops Silver Revive, czyli kolejna karta do revivowania, oraz Skip Challenge Star. No ciekawe, ciekawe. Przy okazji jeszcze tam widzę, są jakieś paczki po 5 tysięcy, ale to potem sobie. Postaram się zebrać na te paczki po 20 tysięcy i dopiero potem będę otwierał, gdyż to mówiliście mi, że te są najlepsze. Postanowiłem wam zaufać. Dobra, wracamy. I na pewno zauważyliście, że już mam poziom 3. W trakcie przerwy od nagrywania postanowiłem sprawdzić, jakie mam lagi, czy mam dobre, czy złe. I nadal nie wiem, więc dlatego przechodzimy do Garden Ops. Wyszukamy sobie jakiegoś dowolnego meczu, poszukamy gry, może znajdzie jakiś fajny serwer, może nie, może znowu przegramy na drugiej fali, a może dojdziemy do końca. Okazuje się, że jakiś dobry serwer chyba znalazło. Chyba mam dobrze ustawione nagrywanie, mam nadzieję, że widzicie kursor. Ale zobaczymy, bo na pewno mi też parę rzeczy nie wyszło poza nagraniem. Zobaczycie, wszystko opowiem po kolei. Ale naprawdę dziękuję wam, bo tak zaczęły te się sypać te komentarze, zaczęły się sypać te łapki w górę. Oczywiście nie mogę dołączyć do sesji, nie wiadomo dlaczego. Ale tym razem może troszeczkę pójdzie lepiej. Ach, no cóż tu zrobić, no taka moc internetów, dlatego też odcinki pojawiają się nieregularnie. No i dlatego też również nie będzie live'ów z Garden Warfare, gdyż jak widzicie, ledwo się do serwera mogę połączyć, a ciężko tutaj, żeby live'y jakiekolwiek robić. Ach, jak tak będzie trwało jeszcze dużo, dużo czasu, to sobie po prostu wstawię adnotację, przejść do gry. Dobra, może zrobimy I'm ready. Może w końcu znajdzie jakiś serwer, który da się włączyć, może okaże się, że koledzy, którzy hostują serwer, nie są aż tak daleko. Bo z tego co się dowiedziałem, tam poczytałem trochę Reddita, dużo Garden Warfare, dowiedziałem się, że sprawa pingu zależy od tego, jak daleko jestem od graczy, którzy są wokół mnie, którzy grają tam w Garden Warfare. I na pewno nie połączę mnie z kimś z Ameryki czy coś takiego, gdyż będzie łączyć mniej więcej tak z okolicy. Po to właśnie, aby zminimalizować ten ping, gdyż Plants vs. Zombies Garden Warfare nie działa na serwerach zwykłych, tylko właśnie działa na zasadzie P2P, że tam gracze między sobą przesyłają informacje. A że u mnie to troszeczkę, wiecie, to trochę tam muli, więc niektórzy mnie wykopują z serwerów, ale wiecie, to jest, wiecie. To jest taki mały szczegół, mały szkopuł, tylko nie chcą się oczywiście gracze załadować, nie chcą przejść do gry. Na pewno będzie adnotacja, tego już nie odpuszczam. No i przy okazji powiem wam, że też zagrałem sobie jedną tam grę shooterem, sprawdziłem, jak mniej więcej działa, no może wyjdę z tego lobby, skoro już koledzy nie chcą grać. Może jeszcze jedno się znajdzie, na pewno nie chcę na hardzie grać, już trochę to chyba było za dużo dla mnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, chociaż powiem wam, że coraz lepiej mi idzie w tym Garden Warfare. Zagrałem tam jedną czy dwie gry i w jednej nawet byłem pierwszy w statach. Znaczy pierwszy w statach, miałem najwięcej fragów zrobionych. Unable to join a session. Search for game i tak dalej, tak będzie szło. Może sobie w ogóle przewinę i zrobię sobie takie przyspieszenie. O! Złapało. Sharkbite Shores. Tutaj jeszcze chyba nie grałem. Nie, tutaj na pewno nie grałem. Ale zasady są takie same. Zrób ogród i obroń go, aż przyjdzie Crazy Dave. Szalony Dave. W ogóle musiałbym się wczytać w fabułę tej gry. Dlaczego Crazy Dave lata? Dlaczego on plantuje te gardeny? Dlaczego on każe nam się bronić? I dlaczego tym razem zombo zma do nas ból dupy?
No dobra, piszuterem już wbiłem sobie trzeci poziom, nie chce mi się grać piszuterem, dlatego spróbowałbym zagrać kaktusem. Właściwie panią kaktus, bo gdyż i kiedy zacząłem grę kaktuską, to mi wyskoczył taka scenka mi się pojawiła. Dzięki temu wiem, że mam portal to mine, dzięki temu mogę wejść do gry jako kaktuska i sprawdźmy, czy się da się strzelać, da się strzelać. Okazuje się, że już są koledzy w piątej fali i z tego, co również mi mówiliście, to jeżeli chodzi o kaktuskę, to ona jest dobra do snajperowania. Już myślałem, że ktoś mnie znowu bije, ale to oczywiście tylko nasz sojusznik, który próbuje mnie wyleczyć. Ej, tam chyba jest jeszcze ten zombie nie padł. A nie, okazało się, że padł. Akurat trafiłem na fazę z bossem, nie wiedziałem oczywiście, co doktor Zombos wylosował. Niestety. Ale sobie postawię już te miny, bo w końcu mam takie chyba jakiegoś tam challenge'a, żeby zrobić 5 tych gard, tych potato mine'ów. Chyba sam nie mogę ich aktywować, jednakże, no dobra, już nie będę przecież sprawdzał własnymi stopami. Okej, następna fala za 5. I się w sumie zastanawiam, czym tym razem się różni ten poziom. O, cześć Hillflower. Dowiedziałem się również od was, że się leczę tylko do połowy. Nie mogę się leczyć do pełnego zdrowia sam, tylko muszę właśnie dojść do właśnie Hillflowera albo poczekać dla przykładu na naszego Sunflowera. I zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś... O, tu już nadchodzą z lewej strony. W ogóle widzę, że... Z tego co widzę, pani kaktus jest dosyć szybko strzelna i chyba ma z tego co widzę daleki zasięg. Znaczy... Bardzo łatwo nie jest nią strzelić w cel, który jest no jakąś odległość od nas, bo z tego co widzę, to te strzały szybko lecą, a przy okazji dosyć dokładnie. Przy okazji wyświetlają się te fajne znaczniki, które są dla przykładu podobne do tych znaczników z Call of Duty. Wiecie, jak są te filmiki rekt. Tylko nie reloading. Niestety ktoś już padł z naszych sojuszników. Mam nadzieję, że to nie jest nasz jedyny healer. W ogóle nie wiem, jakie tutaj są u nas rośliny w tym momencie. Gdyż również bez healera da się grać, w sumie. Ale widzę dwóch healerów. Nie, padł inny gad... ten... Pishooter chyba padł, z tego co mi się wydaje. Okej, przydałoby się jeszcze rozprowadzić tutaj dwie miny. I może podejść do jakichś doniczek, bo przecież kupiłem sobie paczkę. A w paczce przecież były jakieś roślinki. Dobra, mam możliwość posadzenia Snoopy, więc sobie posadzę Snoopy. Swoją drogą bardzo mi się przydaje. I dostałem chyba ziemniaka do aktywowania. Tutaj mogę sobie na przykład posadzić... A też również niech będzie Ice Pishooter. W końcu jestem bogaty, kupuję na raty, jak to wiadomo. Włączamy niskie ceny. Włączamy niskie... Dobra, już nie będę tak śpiewał, bo to przecież Ewelina, czy Lisowska, czy inna piosenkarka chyba nie chciała takiego wydźwięku swojej. O matko, co to za piękny przeciwnik. Tutaj nam jakiś doktor Zombos prawie próbuje zniszczyć naszych Sunflowerów. Na szczęście mu się nie udaje, próbuje go jakoś zniszczyć. I w sumie zastanawiam się nadal, czy to działa tak samo jak w Team Fortress, że mogę sobie spokojnie biegać na jakimś ulepszonym trybie dzięki właśnie naszym Sunflowerom. Okej, wszystko wygląda dosyć dobrze i proszę bardzo, kolejny zombie tutaj biegnie od lewej do prawej, od prawej do lewej. I dostałem challenge'a Zombie Vanquisher. A to się zaliczał nam do kaktusa? Tylko nie Sunflower, Sunflower znowu gdzieś nam padł, tylko problem w tym, że muszę tutaj chyba bronić. Z tego co pamiętam, to w ostatnim właśnie odcinku postanowiłem sobie dzisiaj zagrać kaktusem, kaktuską, właśnie dlatego, że w ostatnim odcinku bardzo dobrze szło właśnie osobie, która grała kaktusem. Przy okazji pamiętam też, że mówiliście mi, żeby takim przeciwnikom w nogi strzelać, ale tutaj chyba nie ma rozpryskowych, nie mam tutaj chyba rozpryskowych strzał, więc strzelanie w nogi im mało daje, tylko mogę strzelać normalnie, albo ewentualnie przez te dziury będę strzelał. Na szczęście drzwi już padły, znaczy cała ta obudowa już została rozwalona i mogę tutaj sam na przykład posadzić tym razem Gatling Pi. Gatling Pi chyba jeden z tych mocniejszych upgrade'ów power plantów jest, więc może będzie strzał dosyć szybko, z tego co widzę ma aż 4 rurki, a nie jedną, może będzie strzał 4 razy szybciej. Protect my weak gardens, don't lose any. Co znowu? Jakieś inne... Co znowu? Znowu jakieś inne rzeczy do bronienia? Może do cholery, przecież tam są jakieś rzeczy, które muszę obronić. Aha, mam tu jakiegoś chompera do obrony. Dobrze, to sobie go obminuję wokoło. Oczywiście moi sojusznicy poszli do przodu i postanowili troszeczkę wybiec, zostawiając tamten garden z tyłu, ale ze względu, że ja tam zostałem i w sumie kto tam teraz jest, skoro nie ja? Chyba nikogo nie ma. Ale to nieważne, postawię im jeszcze jedną minę, niech mają. I niestety nie udało się obronić jednego z ogrodów. Nie wiem, który ogród padł, pewnie ten, przy którym mnie nie było.
No i również padł jeden z naszych sojuszników, ale proszę bardzo, Demager również padł jako objective i chyba wbije drugi co najmniej poziom, albo może i trzeci za pomocą właśnie tej pani Cactus. W ogóle zastanawiam się, czy w Plants vs. Zombies 2 jest Cactus, bo jakoś tak, what's up, tak? Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne od twórców. Oczywiście jakaś tam plaża Malibu i co jest doktorką musi być. Ciekawe, czy to jest sklep z marchewkami. I kolejny sojusznik niestety pada. Ja bym też musiał uciekać. Ech, niestety. Nie daję rady. Padłem. Mogę użyć oczywiście Stealth Revive'a. I chyba to zrobię, bo jakoś za dużo tych sojuszników nie zostało na polu bitwy. Przydałoby się jednak sprawić tak, żebym sam nie również nie zginął po raz kolejny. No i to samo jednak. Trudna to była fala, muszę wam szczerze przyznać, bo cała masa ich była, tych przeciwników. Niestety, że wykorzystałem swoją dziką kartę, swoją blank kartę, kartę blanche, jak niedługo będzie taki fajny film, może sobie pójdę obejrzeć, nie widzę inaczej, co wiecie, nie mam okularów w tym momencie, więc też nie widzę inaczej. No i w tym momencie również jedynie mogę oglądać, co moi sojusznicy robią po raz kolejny. A kiedy skończą tą falę, mam nadzieję, że skończą tą falę. Nowy ta dostentalnata? Dostałem to kopy. Złożone z czego? Z ziemniorów. Oczywiście to nie są ziemniory, jak wiadomo, to są orzechy. I pewnie będziecie mi wspominać to jeszcze długi, długi, długi czas. Ale ja mogę sobie mówić, co chcę, w końcu to moja seria, prawda? Okazuje się, że również mam 22 postacie już. Znaczy 22 zombie wykończonych. Szkoda tylko, że to jest mniej niż nasz healer ma pierwszy. Ale za to mam drugi healer, jakoś sobie daje radę gorzej ode mnie. Niestety znowu po raz kolejny zombie nacierają. Może bym postawił tutaj miny jakieś i przydałoby się również bastion tutaj zastawić za pomocą roślin większych. Dla przykładu takich jak... Nie, tylko nie ty, tylko nie człowieku w beczce. Beczkowy człowieku, niestety Lexus też również padł. Przydałoby się mi tutaj zrobić okopy. Dobrze, mogą być. Ech, nie mogą być. Również mogę chyba po raz kolejny użyć tego swojego carte blanche. Czy nie mogę? Zastanawiam się, w jaki sposób właśnie to carte blanche działa, czy, znaczy może nie carte blanche, no bo to jest tak po prostu dzika karta, która pozwala na podniesienie się po śmierci. No to może tak nie umówię już od razu na jakieś tam duże terminy, ale na pewno zastanawiam się, w jaki sposób działa, jaki to ma cooldown. No i niestety fala się kończy, no on, na szczęście Sunflower podniósł się z martwych, zostawiam się tylko co ona sama zrobi na tych dużych zombich. No i niestety your team had been knocked out. Smutne to trochę, bo myślałem, że będzie lepiej. Ale Pantagonis uratował team. W jakiś sposób. W jaki to sposób zrobił, to ja nie wiem, ale chyba zrestartował całą falę i możemy ją to zrobić od nowa. Dobra, mi to pasuje. W takim bądź razie ja tutaj idę się obstawić. Sorry, panowie. Ja tutaj sobie zrobię dobrą obstawę. Niech będzie. Za dużo tych oczywiście okopów nie mam, ale tutaj mogę jeszcze posadzić troszeczkę min. Mam nadzieję tylko, że nie będę musiał biegać znowu, bo wolałbym jednak bronić się tutaj we cztery, żebyśmy się mogli bronić razem. A nie, żeby znowu pięć osób wyleciało do przodu, a potem healer został w tyle i coś takiego. Czy nie zadałem sobie z dypsu właśnie z własną miną? Mam nadzieję, że nie, bo to by było troszeczkę smutne, ale że nie, jakoś póki co friendly fire chyba tutaj w tym nie ma. W ogóle to byłoby dziwne, gdyby tu było friendly fire. Nie wiem, czym mógłbym z... Czym jedna roślina mogłaby zaatakować inne rośliny? Kolcami swoimi? No nie, no w sumie aż takie głupie to nie jest, ale nie! Tutaj sobie postawię jeszcze więcej okopów. A swoją drogą ciekawe, czy te okopy przyciągają przeciwników do jedzenia, czy nie? Przyciągają, ale chyba nie wszystkich. Musiałbym postawić je jakoś ładniej. Po to właśnie, żeby więcej tych okopów było efektywnych. Ja uciekam, byleby tylko się we własne okopy nie wrzucić tutaj. Byleby tylko przeżyć. Mój ogródku, chroń mnie. Znaczy ogródku, niekoniecznie muszę być w ogrodzie, prawda? Wystarczy mi chyba tylko jedynie, żebym siedział wokoło bazy. Albo ewentualnie nie walczył przez jakiś czas. Ach, niestety okopy zostały już przerwane. Już ta piękna barykada została rozgnieciona przez kolejnych zombich. I teraz chyba uda się nam zrobić tą falę, gdyż póki co walczymy w gronie całym i żaden z nas chyba nie padł. I właśnie przydałoby się, żebyśmy się trzymali razem. Tym razem już chyba nie mówię do sojuszników z drużyny, tym razem nie mam włączonego na pewno voice talka. A swoją drogą zastanawiałem się w ogóle, co z tym voice talkiem, czy to w ogóle w jakiś sposób działa i ile osób mniej więcej tego używa. Ale pomogę jeszcze moim sojusznikom, wstawię jeszcze więcej tutaj roślinek swojego wyboru. A żeby się przydać, bo przecież jeżeli te rośliny chyba coś zabiją, to też na moje konto idzie. W ogóle jest tam jakaś taka mała roślina, taki mały glut zielony, który też nie wiem co robi, ale coś robi.
Zombo slot engage, they will choose your faith. No dobra, ostatnia fala. Zobaczymy, co tym razem się wylosuje od doktora Zombosa. Magic, Gagan i... Yeti, no dlaczego Yeti? Yetiego nie było prawie w ogóle w pierwszym Plants vs. Zombies, dlaczego tu jest ich cała masa? Swoją drogą muszę was się również spytać o taką jedną rzecz, gdyż w pewnym momencie, walcząc przeciwko Gargantaurom, zauważyłem, że no w nich mało dypsów chodzi, no nie da się ukryć, to są twardzi przeciwnicy. I takie mam dla was pytanie. Czy jest jakiśkolwiek sposób, żeby przeciwnicy, znaczy żeby więcej dypsów zadawać samemu Gargantaurowi? Czy ma on jakiś słaby punkt, w którym, no nie, wchodzi w niego więcej dypsu? Nie, tylko nie ty! Być tam, zawsze tam, gdzie ty. No niestety to on tutaj był górą, bo podszedł do mnie i uderzył mnie tylko raz. Przydałoby się, żeby mnie ktoś podniósł, ale chyba nie mogę tego zrobić. Użyłem już swojej karty, no i co ja tutaj, co ja teraz zrobię? Dwa, podnieś. Dobrze, dobrze! Jeszcze mnie podnosi, dziękuję ci bardzo serdecznie. I teraz magik jakiś przychodzi, znaczy magik, magician. Zniknął on w oparach, ale znowu Gargantaur do mnie podchodzi, ja nie chcę. I wpadłem do wody. Co jest dziwne, bo podobno rośliny lubią wodę. Nie no dobra, bez przesady, kaktus nie jest rośliną wodną, więc taki nadmiar wody mógł spowodować spęcznienie jego, jej dużej... skorupy i spowodować pęknięcie, ale też nawet nie wiedziałem, że tutaj są efekty takie, jak na przykład wpadnięcie do wody, które zabija sojuszników. No ale dobra, ze względu na to, że mojego ciała już nigdzie nie ma na mapie, raczej się nie mogę zrespawnować. Jedynie chyba użycie carte blanche, która tam zrestartowałaby całą chyba grę, mogłoby tutaj nas uratować. A niestety chyba takiego czegoś chyba nie ma, chociaż wiecie, ja to dopiero robię od godzinki dwóch, więc... Tutaj się wszystko może zdarzyć, to jest właśnie według mnie piękne, że tak nadal mnie ta gra zaskakuje tymi swoimi... rozwiązaniami. Ale dobra. Niestety został tylko Lexul na placu boju, a Garden Health spada i to coraz więcej. No a że jak w jakiś sposób znalazł się na tej górze, no to na pewno trzeba musiał będzie na siebie uważać. No i wątpię, żeby był w stanie jeszcze cokolwiek zrobić. Aha, ulepszenie Gatling Pick, które mi się udało zdobyć. Też również ostatnio, też w filmiku wam nie pokazałem jeszcze. Ale coś tam zadał Dipsus przeciwnikom. Tylko to może się okazać niewystarczające, gdyż już jeszcze tylko jeden hit dostanie z łapy. I chyba to będzie koniec naszego pana Lexula 1973. Stary strasznie gościu. Oczywiście wiadomo, no to nie musi być konkretnie 1973 roku urodzenia, ale już 14 tylko sekund zostało, jeżeli nie użyję nic takiego, co by mogło w nagły sposób odwrócić biegi walki, jak na przykład, nie wiem, a natychmiastowa wygrana. No to chyba już w tym momencie nie da się nic z tym zrobić. I po raz kolejny jest lose. Lose incoming. Your team has been knocked out. No bywa i tak. Cóż, Gargantaur przyszedł, zrobił monument ze swojej dużej pały i proszę bardzo, niestety się nie udało. Game over. To, że game over nie oznacza oczywiście, że kończę. No niestety tutaj dopiero tylko 9 fal udało się zrobić. 5, 6, 7, 8, 9. Swoją drogą tylko 850 monet i tylko od piątej fali tutaj byłem, więc też nie dostałem wszystkich nalepek. To jest też ważne. No ale cóż zrobić, no. Mi się udało zabić 38 przeciwników. I nie wiem, co ja mogę z tym zrobić w sumie. Przydałoby się uzupełnić swoje resource, gdyż niestety troszeczkę mi tutaj spadło, ale sobie kupię jeszcze tego sticker packa. The fuck? Co ja zrobiłem? Co się stało? Czemu wykopali mnie z gry, czy... Gra się załadowała, czy się stało coś nowego? Aha, connection to station has been lost. No to fajnie. Swoją drogą nie wiem, co się stało w ogóle z tym stickerem. Last open, a właśnie, spoko. Okazuje się, że przypadkowo po prostu kliknąłem coś i wyszło. I dostałem super rzadką kartę, którą jest Fire P Shooter, co w ogóle dziwne jest dla mnie, bo powinien być w połączeniu z... Jak to się nazywa tym? No, jak to się nazywa? Torchwoodem. No dobra, nie wiem, w jaki sposób tutaj działają super rzadkie karty, czy można je jakoś sprzedać z zyskiem, czy może się okaże, że to jest jakiś super rare kart, ale na pewno skoro jest super rare i jest ich A7, to na pewno będę je plantował, oczywiście na specjalną okazję. Doomshroom też się przyda, Conehead Zombie to chyba jest do innego trybu, flagowy zombie, no i Garden Ops Revive to chyba jest chyba w każdej paczce, póki co w każdej paczce miałem. Dotarłem już do ranku 5, to jest w ogóle fajne, świetne, udało mi się dotrzeć do ranku 5. I póki co chyba widzę, że kamera mi pada, więc zrobimy chwilkę przerwy.
I wracamy po przerwie. Niestety padł mi jeden plik dźwiękowy, więc muszę nagrać drugą część odcinka jeszcze raz. A przy okazji też poczytałem troszeczkę o Garden Warfare, poczytałem troszeczkę o tych sticker shopach i zauważyłem, że w sticker shopie, w którym to dostałem od twórców jedną specjalną gift pack na specjalny sticker pack na jakieś gwiazdkę, na w ogóle święto, to postanowiłem sobie chyba to dzisiaj otworzyć, gdyż boję się, że ta paczka może mi kiedyś zniknąć, znaczy prawdopodobnie nie zniknie, ale boję się, że coś takiego się może stać. A przy okazji jeszcze mamy święto, akurat kiedy nagrywam jest Święto Trzech Króli, no to otworzymy zawsze coś, prawda? Ostatnio w ogóle paczka wyszła fajnie, jeszcze widać, że P-Shooter Fire, nie wiem w ogóle jak bardzo jest to dobre, ale sprawdzimy sobie Holiday Gift Pack. No dobra, Holiday Brown Coat, czyli że możemy sobie przyzwać jakiegoś zombiego z choinką. Tutaj Carry Boom, też jedna z ciekawych roślin. I to consumable, snow shroom, holiday free. A to jest czapka w ogóle, do słonecznika mogę użyć. To super. Fajna biała broda. Twinkle lights, Santa's helper tongue. To k. Bows of holly. I skip challenge star. 20! Kolejna super rare. Świetnie, świetnie. Ja się w ogóle jaram tymi wszystkimi super rare. Chociaż podejrzewam, że może są jakieś osoby, których tych super rare mają od groma. Ale dostałem 20 skip challenge star, więc mogę sobie przerolować wiele, wiele tych. Wiele, wiele różnych rzeczy. Ale ze względu na to, że nie przyszliście tu dla kart, prawdopodobnie w ogóle zrobię kiedyś pewnie duży odcinek. Na przykład 200 tysięcy pieniędzy w kartach otwieramy i takie tam, i takie tam. Jedziemy custom map, custom search. Wyszukamy sobie jeszcze jakieś innej gry, zagramy sobie, zobaczymy co ciekawego tym razem nam gra wylosuje. Mam nadzieję, że tym razem jakichś tam problemów nie będzie. Sharkbite Shores. Grałem już na Sharkbite Shores czy nie? Może tak, może nie. Chyba grałem, chyba. Właściwie chyba przed chwilą w to grałem, zobaczymy. Nie pamiętam nigdy nazwy map, tak wiecie, z nazwy. W sensie, że na przykład jak w World of Warcraft grałem, to wszystkie mapy PvP pamiętałem tylko po rozmieszczeniu tych baz, po rozmieszczeniu poziomów i przy okazji widzę, że już mamy w teamie dwa kaktusy, ale wezmę sobie jeszcze jednego kaktusa i może sobie przeroluję jeden z challenge'ów, skoro widzę, że muszę zabić trzech graczy, sobie to przerzucę. No i niech będzie. Aha, przerzuci w sensie, że skończę. No dobra, mam nowy cel, trzech teammate'ów uratować i że widzę, że kolejna fala już nadchodzi niedługo. Która to będzie fala? Oczywiście fala speedrunowa, bo jakaby inna. Ciekawe co zrobią sojusznicy, kiedy się dowiedzą, że jeszcze więcej przeciwników, jeszcze więcej mamy kaktusów w teamie. Ale dobra, zaczynamy strzelać, bo muszę trzech, z tego co widziałem, muszę trzech food zombie zniszczyć. Ale również mam taki challenge, ale ten challenge mogę też również sobie przerolować, gdyby mi się nie chciało go grać. Albo ewentualnie gdybym uznał to za jakiś bardzo trudny challenge. Chciałbym się na przykład wbić na kaktusie poziom czwarty. Może się uda, może się nie uda. Wątpię, żeby wyszło, ale wiecie, spróbować zawsze można, prawda? Jak to mówią, kto nie gra, ten nie wygrywa, żeby wygrać trzeba grać, kto szczęściu nie pomoże, ten nie będzie umiał, znaczy chyba inaczej to było. Ale przydałyby mi się tutaj ziemniaki, bo tutaj co do tych food zombie jest. I przy okazji skończyłem kolejny challenge i proszę bardzo. Chyba brakuje mi tylko trzech punktów do poziomu, bo przy okazji też nie powiedziałem wam, ale dostałem nową umiejętność. I jeszcze przy okazji nie wyświetlił się filmik, który tam poleci sobie może w miniaturze, może gdzieś go zręcznie wstawię, żeby nie było, że zapomniałem. No bo zapomniałem. No dobra, fala speedrunowa oczywiście nie wyszła, chociaż mamy dopiero trzecią falę. A tam zombie się jakiś tam wleciał. A to skubaniec. Chyba trafiłem mu w heada, bo dostał kryta. Nie wiem co oznacza kryt tutaj w tej grze, czy oznacza trafienie w... jak to się nazywa? W główkę, czy nie w główkę? No dobra, na szczęście mnie Sunflower będzie leczył. No i te grono trzech kaktusów, trzech pani kaktusów. Właściwie dzisiaj mamy jest taki żeński team bardzo. Tylko ja taki rodzynek sobie siedzę jako wśród tych pań. I w ogóle trzaskamy sobie w przeciwników, w minerów. W ogóle sporo minerów dzisiaj przechodzi. Zastanawiam się w ogóle, czy są jacyś przeciwnicy, którzy też mogą się zakopywać pod ziemią. Bo jeżeli na przykład czomperzy mogą się zakopywać pod ziemię z tego co sam słyszałem, znaczy z tego co mi powiedzieliście, to zastanawiam się, czy również taka sama jest możliwość u zombie. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj zombie jest dużo więcej niż roślin, to któryś z nich musi mieć taką ofertę, taką umiejętność. Ale przy okazji kiedyś by się przydało sprawdzić i nauczyć się grać garlikiem. Tylko że problem w tym, że nie wiem za bardzo jak się nim steruje. No zobaczcie jak on działa. Kiedy rzucam garlika, to mogę nim lecieć w górę i w dół, tylko problem w tym, że nie mam zielonego pojęcia, jak się nim skręca, gdyż mam tam dwie umiejętności,
które tam pozwalają w górę i w dół. W ogóle mógłbym nie wyleczyć ten Sunflower, a nie jakiś tam jakiegoś kaktusa głupiego. No ja też jestem kaktusem głupim, ale no... Ale lepszym kaktusem głupim. Ja tutaj będę grał. Bo proszę bardzo, już 19 przeciwników zabiłem. Nie wiadomo w jaki sposób. A ten mułe dzikie węże to tak jakoś tak 9 tylko. A mimo już był od początku. Zombo slots engage, they will decide you doom. Przy okazji postawię te ziemniaki, żeby nie było. I mam nadzieję, że to nie będzie kolejny Yeti. Op, hajs. O, hajs! I? No to mu nie wyszło trochę, bo dostałem sam hajs praktycznie za tą grę. Ale znowu hajs. Ale Gargantor tym razem jakiś duży. I? Hajs. No mi to pasuje, prawie 3500 hajsu dostałem za jedną falę, radę boskie, co to się dzieje? Ale dobra, już nie będę się śmiał, bo prawdopodobnie teraz ze względu na to, że wydał tyle pieniędzy, się zdenerwował i wyrzucił przeciwko nam swoje najlepsze rośliny, czy swoich najlepszych zombich. Na przykład od tego Gargantaura, który strzela do mnie nawet, do jakiegoś działa potężnego. Dobra, ja tu postawiłem kilka min, bo to jest jakiś badass. Z okularkami, mam nadzieję, że nie będzie takim badassem jak na przykład Horatio z, no wiadomo, CSI, zagadek kryminalnych. Ale widzę, że przydałoby się jednak go bronić przeciwko niemu. I on idzie do mnie, tylko nie do mnie. Znowu wystrzelił swoim jakimś pociskiem. Niestety zostałem pokonany, zostałem zrzucony, ale mogę sobie użyć self-revive'a. Niech będzie. Może nie powinienem używać self-revive'a, gdyż to wykorzystuję tam jedną z moich card bounce. Czy karty, tam jakiś kart, o tych już też kartach wspominałem. Ale że on uderza w ziemię, to troszeczkę może być problem z tymi Gargantaurami. Po raz kolejny padam, bo znowu udało się przypadkowo strącić przeciwnik. Znaczy, przeciwnik po prostu znowu się okazał być atakującym mnie. A Trollhouse mnie postanowił wyleczyć, podnieść. A że mam jeszcze jeden challenge, to przydałoby się jeszcze dwa razy zrobić, jak to się nazywa, garlika. Chyba zniszczyłem przypadkowo domek letniskowy, znaczy wiecie, tą taką rzecz, która mi... No, jak to się nazywa? Dobra, dronie, leć, skanuj, zobaczymy, co ciekawego mi pokażesz. Właśnie, ciężko mi się od... Chyba tym dronem nawet się nie da obracać z tego, co mi się wydaje. Jakoś tak nie widzę tej opcji. Widzę tylko opcję rzucenia kukurydz, ale to sobie też mogę użyć. I zobaczymy, gdzie będę tutaj leciał sobie. Swoją drogą, te mapy strasznie fajnie wyglądają, bo jest masa przejść i znając życie, to oczywiście w multiplayer można grać na tych samych mapach, a ja bym takie coś chciał. No dobra. Jestem przy okazji w fali szóstej. No i chyba właśnie tylko tutaj jest taka moc, że mogę w nich strzelać, jeżeli są dosyć prosto, więc jeżeli źle się zdeployuje drona, to możemy mieć potem problemy z niektórymi przeciwnikami. A mam nadzieję, że moje ciało też nie stoi w jakimś dziwnym miejscu. Nie, koło bazy tu stałem, więc spokojnie. Przeciwnicy nie zaszli tam mnie od tyłu, od przodu, od boków. Nie zrobili mi całego komba na ryj. Jeszcze oczywiście. Kolejni przeciwnicy nadchodzą, oczywiście wiele przeciwników jeszcze pewnie nadchodzi. Ciekawe, czy jeżeli wchodzi poziom hard, to czy również... Nie, złe ziemniaki, bo tu źle się obstawiłem od przeciwników. Znowu prawdopodobnie będę tamował ruch, bo przydałby mi się jednak bardziej uleczyć. Mógłby mnie kolega tutaj wyleczyć troszeczkę bardziej i dziękuję za to. Okazało się, że perfect wave'a zrobiliśmy, mimo iż to ja poobrywałem troszeczkę, ale... I nie wiem, jak działa ten mechanizm, może mi wytłumaczycie. Ja bym chciał się dowiedzieć, w jaki sposób Perfect Wave działa. Step into the Perfect Wave. Swoją drogą przypomniało mi się MMO, takie, w które dużo kiedyś grałem. Perfect World. Strasznie spoko było i miało fajne motywy muzyczne. Jakiś goon squad nadchodzi. Boję się tego, bo... A, to są futbolowcy to są. Ej, to fajnie. Tylko, że problem w tym, że z futbolowcami zaraz przyjeżdżają impy na minach, a tych akurat impów bym nie chciał, bo już chyba wybuchają dosyć mocno. Więcej ziemniaków się oczywiście nam przyda, gdyż przeciwnicy z tego co widzę nawet agrują się na te ziemniaki. A dziwne by było, gdyby się nie agrowali. Niestety postawiłem chyba w złym miejscu tego mój oddział ziemniaków, gdyż został od razu zniszczony. Nie wiem, czy to przez... Ej, czemu ja takiego kryta zadałem? Dlaczego pozabiłem po 168? Znowu upadłem! To nie ja tym razem. Znaczy to ja, ale to nie ja. Kolega mógłby mnie przywrócić do życia, w sumie ja też musiałbym kolegów do życia przewracać. Trollhouse, zgiń! Ja chcę cię uratować! Ech, nie zginie. Okazuje się, że zbyt dobrych tutaj kolegów mamy. I za dobrze oni się leczą. Dobra, rzućmy jeszcze raz tego drona, żeby mieć kolejny quest skończony. I mam jeszcze jakiś quest do zrobienia? Chyba nie, chyba został mi tylko ten na
Zrewajwowanie moich kolegów. Dobra. Wrzuciłem sobie tutaj kukurydzę, troszeczkę chyba za szybko. Ale nie wiem, czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby dla przykładu się również... Strzelaj, dopóki możesz. Przydałoby się, żeby mój czosnek tutaj zginął troszeczkę. Już niestety ogród już zaraz będzie padał. A chyba każdy gracz właśnie powinien jednego ogrodu chronić. Niestety nie udało mi się ochronić wszystkich ogrodów, tak samo naszym kolegom, gdyż byłem zajęty lataniem sobie dronem. Ale widzę, że koledzy już przeciwnicy zaszli mnie od każdej strony. Na szczęście to nie było jakiś super rare enemy, który one-hituje, a znając życie tacy się trafiają. W ogóle ciekawe, czy save'owanie The Wii Gardenów jakoś daje duży wpływ. Czekaj, mam nadzieję, że nie będę miał na to nigdy questa, bo to by było trochę słabe. Żeby trafić na takiego questa, a potem nie umieć go wykonać. Na przykład uratowanie takich Wii Gardenów. Znowu mi komórka, mam nadzieję, że nie załadował się jakiś komentarz hejtujący. Jak już wspominałem, dużo rzeczy na komórkę mi przychodzi odnośnie YouTube'a, więc wszystkie wasze komentarze czytam. Nawet te, które się pojawiają o drugiej w nocy, a takie też bywają. Nawet te, które się pojawiają zaraz po nowym roku. No wiecie, niektórzy mogą na przykład z komórki odpalać komentarze. Niestety ja nie mogę, gdyż pakietówek nie mam. A chciałbym mieć pakietówki w telefonie. Byłoby to dosyć przyjemne, gdyż szukanie Wi-Fi w miejscach publicznych jest czasami troszeczkę po primo niebezpieczne. Bo można się tak idąc z telefonem gdzieś tam się wpieprzyć w jakiegoś znak czy coś takiego. A po drugie też jest nieefektowne, bo tych sieci Wi-Fi aż otwartych aż tyle nie ma. Chociaż wiadomo, nowatorskie rozwiązania, Wi-Fi są praktycznie w co drugiej szkole jest Wi-Fi. Oczywiście nie działa, bo są serwery przeciążone, tam jakichś adresów nie starcza dla każdego ucznia. Wobec tego czasami po prostu wychodzi tak, że 20 uczniów na 200, na 2000, na 2000 osób ma internet w telefonie. I to oczywiście są te osoby pierwsze, które były. Ewentualnie są jakieś sieci, wiadomo, nauczycielskie, ale jak wiecie, wystarczy, że jedna osoba z uczniów ma sieć nauczycielską, a już mają całą szkołę. No chyba, że ktoś nie ma. To wtedy ma problem i musi korzystać z plebejskiego Wi-Fi. Czy wiecie, zależy, to jest oczywiście od szkoły, zależy oczywiście od stopnia, zaawansowania, gdyż... już nie będę gadał w końcu, jeszcze jest wolny, jeszcze jest jeden dzień wolnego. Perfect Wave! Okazało się, że... Czy Perfect Wave nie działa czasem tak, że po prostu nie daliśmy żadnemu zombie dojść do naszego ogrodu? Jeżeli tak, to byłoby fajnie, gdyż to jest nie jest aż takie trudne do osiągnięcia. Te zombie nie są jacyś mocno inteligentni, więc nie mają aż takich dużych... O, Zombo Stud Engage. To już fajnie, ty masz! Więcej pieniążków. Nie. Ups. Shit. Więcej zombie, Yeti zombie oraz duży Gargantor. Znowu po raz kolejny duży Gargantor wlazł nam tutaj w tą falę. To troszeczkę też nie jest zbyt dla mnie przekonujące, ale postawię więcej okopów. Tutaj okopy oczywiście się przydadzą i przydałoby się skoncentrować atak właśnie na tym pięknym, dużym badasie. Oczywiście badasy się mi kojarzą jedynie z Borderlands 2, a Borderlands 2 to raczej nie były jakieś fajne wspomnienia, jak były badass fire tentacle, które wyrastały z ziemi, które zabijały tam gracza na hita, a potem gracza na hita, a potem gracza na hita i w ogóle nie miało się pieniędzy na nic, bo oczywiście fire tentacle wszystko przeszkadzały, a był na przykład na nie quest, że trzeba było tam przejechać gdzieś. W ogóle fajne było Borderlands 2, ale niestety nie udało mi się nigdy ukończyć, bo przy okazji chciałbym kiedyś kupić sobie w bundlu po 20 zł, ale wiadomo jak to jest. Bundle są, trafiają się raz na jakiś czas, ale oczywiście kiedy się ma bundle, to się nie ma oczywiście kasy na koncie tam, żeby zapłacić za Steama. To są kolejni przeciwnicy, widzę, są po drugiej stronie plaży, oczywiście nie będę leciał wodą, bo to jest bez sensu. Gdyż jak wiadomo, woda raczej nam nie pomaga w ataku na przeciwników. Tu samogość, o fajnie się obstawiłem w sumie. Tylko niestety mułek, dzikie węże znowu upadł. A ja również obrywam, przydałoby się wyjść za osłonę. I tego przeciwnika tutaj nie haratać, znaczy haratać go troszeczkę z innego zakarożnika, krawężnika. Nie, dobra, mułę się podniósł sam. Niestety nadchodzi cała masa zombie, większa ilość. I chyba trafiłem przypadkowo w okolice Yetiego zombie, a tego bym raczej nie chciał. Tombstone się w ogóle podniósł i to też chyba mamy do skończenia, jeszcze do zrobienia. Przy okazji widzę, że na kamerze troszeczkę chyba balans bieli nie wyszedł, bo przez chwilę byłem czerwony. Ale to wiecie, no tu jest ten zombie i wiedziałem, że go kiedyś znajdę.
Oczywiście znalazłem się tuż koło niego w najmniej odpowiednim momencie, ale możemy się na przykład obstawić. Nie wiem, czy przypadkowo nie obstawiliśmy się ze złej strony, bo przecież mieliśmy bronić naszego ogrodu, a nie od niego uciekać w pogoni za Yetim. Ale dobra, przy okazji możecie mi też pomóc z Yetim, bo również Yeti nie wiem za bardzo ile ma, gdzie ma słabe punkty, czy w ogóle ma jakiekolwiek. Ale przydałoby się... Aua, dostałem jeszcze jakiegoś strzała z tyłu. Dobra, no nic, bywa i tak. Przeciwnicy, sojusznicy również obrywają jeszcze pod koniec tej fali. Na szczęście fala ta już nie trwa zbyt długo. Jeszcze ta i jeszcze tamta i jeszcze ta i jeszcze 235. I będziemy mogli sobie już skończyć poziom, uciekając właśnie do szalonego Dave'a. Szalonego Dave'a, tak. Czemu oni z plaży wychodzili? To są jacyś podnurkowie? Tam jeszcze jest, no i proszę bardzo, skończyła się fala, 2500 monet, oczywiście się zdało. Gardon również obroniony, plus 250 monet. No dobra, Crazy Dave zjadł cały blok sera, nie wiem po co mu ten ser, mam nadzieję, że nie do tako, ale musimy tym razem dotrzeć do landing zone w półtorej minuty. Oczywiście wiem, że półtorej minuty to tu jest aż za nadto czasu, jednakże przydałoby się biec, już wolałbym jednak przeciwników tutaj nie zostać w środku tych przeciwników, którzy by mnie mogli powyzarąbać. Mogę postawić oczywiście wszystkie ziemniaki, jakie tylko mam, a ewentualnie strzelać oczywiście. Niestety F coś tam wybiegł chyba za bardzo do przodu, bo już upadł. Nie, to chyba nie ten, który upadł. Ja też również zostałem otoczony przez przeciwników, mam 5 HP, 3-2, nie. 3-2, koniec. 3-2, koniec. Wiecie, jak są reżyserzy niektórzy, no to w trakcie kręcenia, znaczy kolejnej sceny, dla przykładu, podchodzą do kamery, mówią 3-2, potem jeden się w teorii nie mówi, bo to jeszcze może zostać uchwycone na taśmie, ale nie wiem, dlaczego tak się robi. Akurat jeszcze takiego zacięcia do reżyserstwa nie mam. Chociaż przydałoby się tym zainteresować, gdyż w końcu wiadomo, no podobną tematyką się zajmuje. Tak jak na przykład Kaftan jest świetny youtuber, który też ma zacięcie strasznie reżyserskie. Swoją drogą, daleko tutaj jest ten landing zone i to naprawdę daleko, muszę wam powiedzieć. Niestety ja tam chyba już nie dotrę, a to by było troszeczkę smutne, że jakby mnie musieli zostawić. O, kolejna pani kaktus pada. No nie, to żeby wszystkie popadały, ale proszę bardzo, już znowu jest z powrotem. Wszyscy mają to gdzieś, uciekają do tego landing zone. O, tutaj już pierwsza osoba dotarła, tutaj jest, za tymi głazami. W sumie te głazy przypominają mi o innej grze na plaży, w której się tam skakało takim samochodzikiem, robiło się kombinacje, tylko że tam nie pamiętam już jej nazwy, dawno w nią grałem, ale robiło się fajne akrobacje i w sumie to było super, ale coraz więcej sojuszników wpada i jeszcze... on również się nie za... również się nie załapał chyba na tą przejażdżkę, wyszedł z landing zona i tylko jedna osoba uciekła. Smutne, że tylko jedna tym razem przeżyła. No ale bywa i tak, to jest wojna, a na wojnie się nie zostawia nikogo z tyłu. Znaczy, zostawia się wszystkich z tyłu i ucieka. A 7000 monet weszło za tego challenge'a, więc no spoko, całkiem sporo jak na nowe możliwości. I zobaczmy, no 46 przeciwników udało mi się zabić, miałem tam 7000 skora. No i proszę bardzo, wyszło dosyć ładnie. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że podobał się drugi odcinek Plants vs. Zombies Garden Warfare. Trzeci już pojawi się prawdopodobnie niedługo. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Aha, i przy okazji jeszcze możecie wbić na Facebooka, możecie zasubskrybować, rzucić łapkę, komentarz. Wiecie, standardowo. Cześć.